przechodź obok życia obojętnie. Dbaj o środowisko. Segreguj śmieci. Myśl o przyszłości. Dbaj o swoje miasto. Segreguj śmieci. Nareszcie wiosna. Dlatego szkoda czasu na siedzenie w domu. Ale nie wyłączajcie Państwo jeszcze telewizora. Mamy dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Aby móc nas oglądać o każdej porze dnia i nocy. Po wypadzie na wycieczkę rowerową albo po grillu u znajomych warto zamówić internet w Telewizji Centrum. Od 21 marca przy podpisaniu umowy na 24 miesiące koszt instalacji wynosi tylko 1 zł. A promocja dotyczy wszystkich prędkości internetowych. Oferta ważna do końca maja. Monika Gering, zapraszam do obejrzenia poniedziałkowego wydania serwisu informacyjnego. Dziś w wydarzeniach powiemy, jak chronić się przed udarem mózgu, apelu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, kwietniowej sesji powiatu zgierskiego oraz o kolejnej edycji Memoriału Zawora. A rozpoczynamy od tematu związanego z jedną z komisji Rady Miasta Zgierza. Azbest był nieodłącznym składnikiem materiałów budowlanych. W latach 80. ubiegłego wieku uznano, że jest groźny dla zdrowia, ponieważ posiada właściwości rakotwórcze. W ciągu najbliższych 18 lat Polska powinna zostać oczyszczona z wyrobów azbestowych. Jak proces ich usuwania wygląda w Zgierzu, zainteresowała się tym Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Kuba Niedziela. Giętki wytrzymały dźwiękochłonny, odporny na wysokie i niskie temperatury. Azbest wydawał się idealnym materiałem budowlanym. Stąd jego obecność w pilśniach dachowych, ściankach działowych czy choćby urządzeniach gospodarstwa domowego. Dziś kojarzony jest głównie z właściwościami rakotwórczymi. Mikroskopijne włókna azbestu, gdy dostaną się do organizmu, osadzają się w nim, tworząc zarzewia choroby nowotworowej. W końcu ubiegłego stulecia zakazano w Polsce produkcji i handlu wyrobami azbestowymi. Wdrożono jednocześnie program oczyszczania kraju, który obejmuje także nasze miasto. W 2011 roku Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę, no i w tej chwili myślę, że jesteśmy na etapie usuwania tego azbestu i nasze dzisiejsze posiedzenie komisji będzie właśnie polegało na tym, żebyśmy się dowiedzieli bliżej na temat tej utylizacji azbestu. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej rozmawiano o ogólnopolskim programie zakładającym, że w latach 2009-2032 Polska zostanie oczyszczona z azbestu. Obecny etap zaawansowania prac, przynajmniej jeśli chodzi o miasto Zgierz, to dokonanie inwentaryzacji obiektów zawierających chorobotwórczą substancję. Największe zagęszczenie tutaj na terenie naszego miasta azbestu występuje w rejonie Rodunek i Piaskowic. Zgierz podzielono na 4 rejony. Najwięcej azbestu znajduje się w północno-zachodniej części miasta. Łącznie doliczono się 4,5 tysiąca ton wyrobów zawierających szkodliwy składnik. Do tego dochodzi prawie 100 tysięcy metrów rur azbestowo-cementowych. Jak przekonywali urzędnicy, od roku 2010, a więc od momentu dokonania spisu, akurat stan kanalizacji uległ poprawie. Te czynności są podejmowane, realizuje je Miejska Spółka Wodociągi i Kanalizacja Zgierz, która w ramach swoich zadań inwestycyjnych, jak również przy okazji wymiany powstałych w wyniku awarii, wymienia stare rury azbestowe na nowe rury spełniające wszelkie normy. Możliwe, że rury azbestowe znikną z terenu Zgierza wcześniej niż w roku 2032, a jest to ostateczny termin usunięcia azbestu z Polski. Podczas obrad komisji pytano także o aktualny stan zgierskich bloków, budowanych kilkadziesiąt lat temu m.in. z azbestu.
wszystkie szczyty budynków, na których był azbest, zostały z tego azbestu oczyszczone. Dodam oczywiście, że to się odbywało ze stosownymi pozwoleniami przez firmy do tego uprawnione. Jesteśmy w posiadaniu kart przekazania odpadów, także to było zgodnie z procedurą, która jest bardzo restrykcyjna, szczególnie w przypadku odpadów azbestowych. W latach 2007-2013 usunięto ze zgierskich bloków ponad 280 ton azbestu. Właściwie bez odpowiedzi pozostało pytanie, co z azbestem zalegającym na pozostałych posesjach Zgierzan. Według prawa, osoba chcąca pozbyć się niebezpiecznych elementów może ubiegać się w Urzędzie Miasta o dofinansowanie. W tym momencie w Zgierzu nie jest to jednak możliwe. Nie mamy jeszcze w tej chwili żadnego programu pomocowego, który by obsłużył tę kwestię. Bezpośrednio zainteresowane osoby usuwaniem azbestu ze swoich nieruchomości mogą kontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Władze poinformowały, że będą starać się o przyznanie dotacji, tak aby w najbliższej przyszłości móc dofinansowywać demontaże wyrobów azbestowych. Jednocześnie przypominają, że azbest niebezpieczny jest, gdy elementy z niego wykonane kruszą się, odpadają, widoczne są na nich ślady erozji. Wtedy składnik ten dostaje się do powietrza. Jeśli stan wyrobów azbestowych jest zły, właściciel nieruchomości powinien zlecić ich usunięcie specjalistycznej firmie na własny koszt. Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu dokonali rekonstrukcji twarzy mężczyzny, którego szczątki odnaleziono w Zgierzu. Choć od makabrycznego odkrycia minęło sporo czasu, to w sprawie tej wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Szczegóły Beata Piechota. 2 października ubiegłego roku dwoje ludzi spacerujących w pobliżu rzeki Bzury w okolicach ulicy Bema natknęło się na ludzką czaszkę, obok której znajdowały się fragmenty odzieży. Spacerowicze niezwłocznie zawiadomili policję. Policjanci przybyli na miejsce, zaczęli przeczesywać teren znaleziska. Okazało się, że szczątki elementu kostnego zostały porozrzucone w 5 różnych miejscach. Przybyły na miejsce znaleziska lekarz stwierdził, że szczątki należą do mężczyzny w średnim wieku. Na podstawie stopnia rozkładu zwłok biegli orzekli, że ciało mężczyzny leżało od kilku miesięcy, nawet do roku. Być może późniejsze rozrzucenie fragmentów ciała mogło być efektem obecności zwierząt. Jak dotąd nie udało się ustalić tożsamości osoby. Nieznane są także okoliczności jej śmierci. Medycyna sądowa w ostatnim okresie przeżywa dynamiczny postęp i rozwój naukowy. Prokuratura rejonowa w Zgierzu zasięgnęła opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Zakład Medycyny Sądowej sporządził prawdopodobny, podkreślam prawdopodobny wizerunek mężczyzny, którego szczątki ujawniono. Osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu pod numerami telefonów 42 714 22 23 lub 42 714 2220 w godzinach od 8 do 16 lub całodobowo pod numerami telefonów 42 714 2201 42 714 2200 lub 997. Na piątkowym posiedzeniu Rady Powiatu Zgierskiego samorządowcy mieli okazję wysłuchać sprawozdań z działalności dwóch ważnych jednostek – Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej oraz Centrum Medycznego Boruta. Prezesi przekonywali radnych, że obie spółki spełniają swoje zadania. Kwietniowa sesja była też okazją do pożegnania radnej Marii Jadczak, która odeszła po ciężkiej chorobie. Kuba Niedziela. Kwietniowa sesja Rady Powiatu była szczególna. W miejscu, gdzie zazwyczaj siedziała radna Maria Jadczak, pojawiła się czarna szarfa oraz róża. Przedstawicielka samorządu powiatowego, jednocześnie działaczka Związku Solidarność, zmarła 9 kwietnia. Marysia była nieoceniona, była bardzo ciepłą osobą, była bardzo aktywną osobą, bardzo, bardzo chciała działać. Uczestniczyłam w uroczystości pogrzebowej Marii, widziałam masę osób zasmuconych tym faktem. Wielka strata. Niezmiernie nam i wszystkim członkom, nie tylko z koalicji, ale z opozycji brakuje koleżanki, bo jak była akcja pomocy, to wszyscy to na ten odzew odpowiedzieli i aktywnie uczestniczyli w tej pomocy. Radna była wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Wielokrotnie zabierała głos w sprawie placówek medycznych prowadzonych przez powiat.
Pamięć Marii Jadczak uczczono na piątkowej sesji minutą ciszy. Porządek obrad kwietniowej sesji obejmował sprawozdanie z działalności dwóch ważnych dla starostwa jednostek – Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej oraz Centrum Medycznego Boruta. O tyle znaczących, że powołanych do życia przez obecnie rządzących powiatem. Kierujący spółką zajmującą się powiatowymi drogami i budynkami uważa, wbrew opinii części radnych, że jednostka spełnia swoje funkcje. Najważniejszą oceną jest ocena tych osób, które zajmują się szkołami, poradniami, dla których my działamy i powiatu, tak? Bo to one albo są zadowolone, albo nie. W tym wypadku mamy podziękowania, więc myślę, że wszystko jest tak, jak być powinno. Za największy sukces prezes spółki uznał renegocjację umów na dostarczanie energii elektrycznej do placówek podległych starostwu. Dzięki stworzeniu grupy zakupowej udało się obniżyć koszty o 20-30%, czyli zaoszczędzić około 150 tysięcy złotych. Wspomniano o innych działaniach spółki infrastrukturalnej. Jedna to jest oddanie fragmentu ulicy Piłsudskiego, to jest zrobienie nakładki. Druga to jest nakładka w Aleksandrowie w kierunku na Lutomiersk. I trzecia rzecz oddana w tym roku to jest adaptacja pomieszczeń dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole im. Cezaka. Sprawozdanie prezesa Centrum Medycznego Boruta również skupiało się na osiągnięciach placówki. W listopadzie ubiegłego roku uruchomiliśmy poradnię pediatryczną. W tej chwili już mamy ponad 1200 podopiecznych naszej poradni. Poradnia się rozwija. Pod względem finansowym też myślę, że odnieśliśmy sukces, zbijając prognozowany ujemny wynik finansowy z kwoty 350 tysięcy do kwoty 170 tysięcy. W bliskiej przyszłości centrum planuje zakupić aparat do tomografii, a także pozyskać karetkę, aby móc korzystać z własnego transportu. Cały czas aktualny jest remont budynku gospodarczego, w którym ma zostać otworzona poradnia rehabilitacyjna. Udar mózgu jest główną przyczyną niepełnosprawności u osób po 40 roku życia. Ludzie nie są świadomi wczesnych objawów tej choroby. Na całym świecie udary stanowią problemy medyczne i społeczne. W Zgierzu odbyło się spotkanie, podczas którego uświadamiano mieszkańców, jak żyć, by udar ich nie dotknął. Beata Piechota. Każdego roku z powodu udaru mózgu umiera przeszło 30 tysięcy Polaków. Jest on skutkiem nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu, w wyniku którego dochodzi do jego uszkodzenia. To zamknięcie jednej z dużych tętnic w mózgu, takiej jak tętnica przednia mózgu, tętnica środkowa czy tętnica podstawna, dochodzi do zamknięcia światła takiej tętnicy, najczęściej przez wytworzenie się skrzepliny. Ludzie niestety często są nieświadomi objawów udaru. W każdej sekundzie umierają komórki mózgu. Ważna jest więc natychmiastowa reakcja. Takie okno terapeutyczne, kiedy podejmuje się najskuteczniejszą formę leczenia udaru niedokrwiennego, czyli leczenie trombolityczne bądź też mechaniczne usunięcie przeszkody, która blokuje dopływ krwi do mózgu, powinno się dokonać w ciągu 4,5 godziny. Czym jest udar, jak się objawia oraz jak żyć, by mu zapobiec? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas kolejnego spotkania z cyklu pod tytułem Akademia Zdrowia, które miało miejsce w Urzędzie Miasta Zgierza. Wykład poświęcony udarowi poprowadziła Agata Wróblewska z Fundacji Udaru Mózgu. Co roku w Polsce zapisujemy około 70 tysięcy nowych zachorowań. Co 8 minut niestety ktoś na świecie doznaje udaru i co szósta osoba może takiego udaru doznać. Mój ojciec miał udar mózgu i chciałbym po prostu się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. W domu mam starszą osobę, w związku z tym też jest możliwość zaobserwowania ewentualnie jakichś niepokojących zmian. Niestety zdarza się, że osoby, u których wystąpił udar, pozostawione są same sobie. Choroba ta może dać o sobie znać wszędzie. Należy nie przechodzić obojętnie obok osoby leżącej na ulicy czy na przystanku autobusowym. Zwyczajowo myślimy, że są to osoby pod wpływem alkoholu, a często było tak, że właśnie te osoby wracając z pracy czy z zakupów doznały udaru. Ludzie często mylą pojęcie udaru mózgu z udarem słonecznym, a to dwie zupełnie odmienne choroby. Zauważalnymi objawami udaru mózgu są zmieniona mowa, asymetria twarzy, słabsze kończyny, zaburzenia widzenia. Niestety jest to choroba, którą my sobie sami hodujemy. Tak? Tutaj chciałam podczas tego spotkania zwrócić uwagę na profilaktykę udaru, ponieważ 80% czynników ryzyka to są czynniki modyfikowalne, tak? Czyli takie, które na które mamy wpływ.
Czynnikami mogą być nadciśnienie, zła dieta, unikanie aktywności fizycznej, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu. Udar to choroba, której możemy uniknąć, prowadząc zdrowy styl życia. Ja swoje dzieci uświadamiam bez przerwy, żeby córka żeby przestała palić, żeby ruch uprawiała, żeby dbała o ciśnienie. Fundacja Udaru Mózgu działa na terenie całej Polski, prowadzi infolinię, organizuje kampanie społeczne, pomaga pacjentom finansowo. Oczekiwanie na rehabilitację z NFZ-u jest bardzo długie. Mamy informację, że na terenie województwa pomorskiego to jest około 5 lat. W Łodzi 2. Drodzy Państwo, 2 lata to jest za długo zdecydowanie. Dlatego staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków. Stwierdzenie, że udar mózgu jest chorobą dotykającą ludzi po 50 roku życia, to mit. Może on dotknąć każdego. Młodzi ludzie, młodzi w sile wieku, 40-latkowie również są narażeni na wystąpienie udaru niedokrwiennego. Osoby już w wieku 30-40 lat często mają nadciśnienie, podwyższony cholesterol, a wynika to z tego, że stronimy od ruchu. Polacy to jedno z najmniej aktywnych społeczeństw w Europie. Warto więc zacząć uprawiać sport, spacerować, odżywiać się zdrowiej i tym samym nie stwarzać chorobie odpowiednich warunków do rozwoju. Ruch to zdrowie. Maksyma może nie jest odkrywcza, ale zawsze warta przypomnienia. Wysiłek fizyczny sprzyja szczuplejszej sylwetce, lepszemu samopoczuciu, daje nam szansę na dłuższe życie. W Polsce coraz popularniejsze staje się bieganie. Z ludźmi nie bojącymi się długich dystansów rozmawiał Kuba Niedziela. Wraz z początkiem cieplejszych dni lasy, parki, a czasami po prostu osiedlowe chodniki wypełniają się biegającymi ludźmi. W Polsce zapanowała moda na bieganie. Gazety przeprowadzają akcje promocyjne, a celebryci opowiadają o pokonanych kilometrach. Między innymi dzięki temu wzrosła świadomość, jak dobroczynny wpływ na zdrowie ma bieganie. Poprzez bieganie pracują nam wszystkie mięśnie, nie tylko mięśnie posturalne, ale też mięśnie oddechowe, czyli tutaj mówimy o międzyżebrowych, o przeponie, to wszystko nam pracuje, ale także układ sercowo-naczyniowy, czyli właśnie serce też poprawia swoją kondycję i wydolność. Wydaje się, że nie ma prostszego i tańszego sportu niż bieganie. Wystarczą buty i wolna przestrzeń. W rzeczywistości, jeśli chcemy pokonywać dłuższe, ponad 5-kilometrowe dystanse, dobrze jest zainwestować w buty z odpowiednią amortyzującą podeszwą, co pozwoli uniknąć późniejszych kłopotów ze stawami. Zanim trafiłem odpowiednie, że tak powiem, obuwie, w którym do tej pory biegam, wypróbowałem chyba z 6 par butów. Jedne były droższe, drugie tańsze, jedne były... Teoretycznie miały być bardziej przyjazne mojej stopie, okazało się, że nie. Tak samo ze spodenkami i z koszulkami. Tak? To wszystko musi indywidualnie każda osoba do siebie dobrać. Oczywiście nawet najlepszy sprzęt to nie wszystko. Rozpoczęcie regularnych treningów biegowych oznacza znaczne obciążenie dla organizmu. Dlatego dobrze stopniowo przygotowywać nasze ciało. Marsze na początku robić, wyczuć, jeżeli marsz jest zbyt lekki, powiedzmy około 15 minut do 20 minut marszu, możemy przepleść marsz obiegami już i przez pierwsze 10 tygodni, żeby przyzwyczaić układ sercowo-naczyniowy i tutaj cały ruchowy do wysiłku. Miarą popularności biegania w Polsce są wyrastające jak grzyby po deszczu imprezy sportowe. W każdy weekend odbywa się kilka biegów w różnych częściach kraju, czasami wzbudzając kontrowersje wśród innych mieszkańców chcących skorzystać z zablokowanych właśnie ulic. Tym niemniej ilość biegów wciąż rośnie. Począwszy od biegów 5-kilometrowych, w których biorą udział ludzie, którzy zaczynają tak naprawdę swoją przygodę z bieganiem, poprzez biegi 10-kilometrowe, gdzie już, że tak powiem, ktoś, kto troszkę liznął tego biegania, bierze udział i jest to kawałek wysiłku. Dalej półmaratony, aż w końcu takie ukoronowanie, tak, czyli maraton. Dystans ponad 42 km robi wrażenie. Wielu początkujących biegaczy nie kończy swoich pierwszych maratonów. Ten problem nie dotyczy na pewno pana Jana Morawca, biegającego regularnie od 60 lat. 1 stycznia skończyłem 81. Ostatni maraton to był w niedzielę. W roku 2012 pan Jan zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w Hradku. Rok później wyjechał do Brazylii, skąd wrócił z tytułem Mistrza Świata w swojej kategorii wiekowej. Jak sam przyznaje, tajemnicą sukcesu jest regularny trening. Starczy mi 4-5 tygodni, żeby się tak super przygotować, a cały czas normalne treningi się prowadzi. I to systematyczność.
Regularne starty w zawodach, nie tylko na terenie Polski, to źródło satysfakcji nie tylko dla biegacza. Żona zadowolona, bo jestem w kondycji, może się mną posłużyć do sklepu, tam pójść to wszystko załatwić, coś pomóc w domu. O ile akurat pan Jan nie uczestniczy w biegu. W tym roku ma już zaplanowane wyjazdy do Murowanej Gośliny, Lęborka i Warszawy. My tymczasem czekamy na kolejną edycję najpopularniejszego zgierskiego biegu o srebrne członko. I pozostańmy w temacie sportu. Już po raz 21 zorganizowano w naszym mieście Memoriał Zawora, pływacką imprezę, której patronuje słynny zgierski ratownik i popularyzator sztuki żeglarskiej. Na obiekcie przy ulicy Leśmiana wystartowali pływacy w różnym wieku. Między najmłodszym a najstarszym różnica wynosiła ponad 60 lat. Szczegóły Kuba Niedziela. Józef Jurek, nazywany Zaworem, należał do głównych popularyzatorów pływania w Zgierzu. Sam od 14 roku życia zdobywał laury na zawodach pływackich. Jednocześnie wychował wiele pokoleń Zgierzan niewyobrażających sobie życia bez sportów wodnych. Pamięć o Zaworze przywoływana jest corocznie, przy okazji dedykowanego mu memoriału. Po śmierci taty został utworzony taki komitet organizacyjny. Chcieliśmy w jakiś sposób uczcić pamięć taty. No i postanowiliśmy, że najlepszą formą uczczenia będzie po prostu zorganizowane zawodów. Co roku jest to duża impreza dla amatorów, aby kontynuować to, co Zawór robił przez całe życie, czyli popularyzować pływanie, a przede wszystkim promować bezpieczne zachowania nad wodą. W sobotę 26 kwietnia, dokładnie w rocznicę śmierci Zawora, odbył się 21 memoriał. Rozpoczęto od konkursu dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Oni pokonywali dystans jednej długości basenu, czyli 25 metrów. Uczniowie klas starszych, gimnazjaliści, licealiści i amatorzy występujący w klasie Masters rywalizowali na dystansie 50 metrów. Sztafeta rodzinna musiała przepłynąć już cztery długości basenu. Wystartowali zawodnicy o różnym doświadczeniu. Zaczęłam pływać dlatego, bo bardzo chciałam i chciałam się nauczyć. I nad jeziorem już kiedyś na działce zaczynałam powoli pływać. Dzięki temu, że pływam, bo mając 68 lat, nie czuję się na tyle i oficjalnie mówię, czuję się na 45. Pani Zofia uczestniczyła w memoriale kolejny raz z rzędu. Dzięki cotygodniowym treningom nie ma problemów z wygrywaniem w swojej kategorii wiekowej. Część uczestników broniła tytułów, część poprawiała zeszłoroczne wyniki. Na razie poszło mi świetnie. Pierwsze miejsce na 100 zmiennym, czyli bieg memoriałowy. Odzyskałem tytuł z tamtego roku, który straciłem. No, bardzo się z tego cieszę. Ważnym elementem memoriału są występy najmłodszych. Dla większości z nich to pierwsze zawody w życiu. Dlatego wśród organizatorów są instruktorzy, na co dzień oswajający dzieci z wodą. Poprzez gry i zabawy w wodzie, poprzez grę w piłeczkę, różne meduzy, nurkowania, nauka koreczków, zanurzania buzi. I wtedy, kiedy dzieci już się oswoją z tą wodą, zapoznają, przechodzimy do nauki pływania. Końcowe sukcesy zawodników to efekt wielotygodniowych treningów na basenie. Przede wszystkim musiałam jak najdalej skoczyć, ale nie udało mi się to tak dobrze, ale dogoniłam wszystkie uczestniczki, jakoś mi się udało. Bardzo dużo techniki ćwiczyłem, różne tam drobnostki, żeby wszystko było dobrze. Na przykład nawrót, skok i tak dalej. Podczas 21 edycji memoriału wzięło w nim udział ponad 5 tysięcy zawodników. W tym momencie mogą w imprezie startować mieszkańcy powiatów Zgierskiego i Łęczyckiego. Jednak organizatorzy myślą nad rozszerzeniem formuły. Pytanie tylko, czy obiekt przy Leśmiana pomieści jeszcze większą liczbę pływających. To już wszystkie informacje, jakie przygotowała dziś dla Państwa nasza redakcja. Na kolejne wydanie programu lokalnego w imieniu Beaty Piechoty zapraszam już w środę. Ja już się z Państwem żegnam, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia. Zaczynamy jak zwykle od wydarzeń. Witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. A dziś w serwisie. Dziś w wydarzeniach. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia.